Cześć, wróciłam z Malezji, jestem znowu w Szanghaju, a dzisiaj potestujemy sobie jedzenie. Po pierwsze chcę Wam naprawdę podziękować, bo w ciągu ostatnich 2 tygodni przyszło do mnie około 400 nowych osób, to znaczy, że dobijamy już do 1000. Dzięki, witam wszystkich nowych, mam nadzieję, że będziecie się ze mną dobrze bawić. I tak, dostaję trochę sugestii odnośnie zainteresowania się japońskimi słodyczami, no bo Chiny są dość blisko Japonii na mapie ogólnie. I japońskiego importu trochę w Chinach jest, więc coś tam można znaleźć, jakby na przykład bardzo popularne poki. Wam jednak chodziło zupełnie o coś innego, czyli o słodycze DIY, czyli o te słodycze, które można zrobić sobie samemu z proszku, czy z czego to tam jest w środku w tym opakowaniu. Kilka dni temu odwiedziłam sklep, który się nazywa Fresh Mart, w którym to można znaleźć tony żywności importowanej. I znalazłam to. Wiem, że jeżeli chodzi o polski YouTube i zagraniczne, to już chyba każdy to robił, każdy już to otwierał, wszyscy się po prostu tym zachwycali. Ale dajcie mi się też pobawić, no! Też chcę zobaczyć, co tam jest, także tak, po pierwsze mam grzybki. Grzybki kiedyś kupiłam już takie w serwisie Tianmao i w serwisie Tianmao te grzybki były normalne, a tutaj znalazłam wersję taką, oto. I to jest wersja DIY, czyli można sobie zrobić te grzybki samemu, różne takie kolory, o, jak tutaj to będę robić. I jeszcze mam coś takiego, nie wiem co to jest, tu jest lew, tu jest niedźwiedź, kot, tutaj z tyłu jest instrukcja, instrukcja jest po japońsku, ale ja nie znam japońskiego, mogę się jedynie posiłkować znakami wspólnymi, które ma język chiński oraz język japoński. O Jezu, ale tutaj za dużo nie ma, o kurde. Przepraszam, czy Japończycy wymyślili swoje znaki tylko dlatego, że nie chciało mi się uczyć kanji, no kurde mać. Dobra, to zacznijmy od tego. Tu jest takie pudełko. W środku mamy... O, wszystko? Okej. I tak, w środku mamy 3 takie tubki. I w tych tubkach jest czekolada. Ona jest twarda. Tutaj są nóżki do tych grzybów, takie ciasteczkowe. I tutaj mamy taki oto szablon. Taki oto szablon. I tak, należy przygotować ciepłą wodę. Ja mam wodę tutaj, w takim kubku, który kupiłam sobie w Guangzhou. Dobra, i mamy tutaj te 3 kubki. Raz, 2, 3. Dobra, chyba możemy zaczynać. Najpierw pootwieram te oto tubki z tą czekoladą. 1, 2, 3. Wszystkie tubki są otwarte. I teraz... Co ja mam z tym zrobić? Zacznijmy od włożenia tą... O, teraz lepiej. No to trochę tej białej czekolady na dół. Będą takie różowe te róże. I jeden będzie w kropki. Ten w kropki. Gdzie jest ta czekolada? Dobra, to jeszcze na chwilę muszę tam chyba włożyć. Dobra, może teraz? Coś tu leci, czy tu nie leci? Kurczę, no! Okej, okay, wszystko jasne. Leciało tyle, za dużo leciało. No dobra, nieważne, zostawmy to na razie tak. Strasznie szybko ta czekolada zastyga, no po prostu dramat, dramat. Jezu, jakie to brzydkie jest. No kurde! Okej, okay, i teraz należy otworzyć te oto nasze takie nóżki i to są takie sobie. Dobra, wygląda jak kupa, ale włożę tą nóżkę. No Jezu, straszne to jest. Dołożę jeszcze więcej tej kupy. Jeszcze czekolady. No już! O, już nie mam z czego. Także tutaj włożę nóżkę. Ej, tu nie włożyłam nóżki, błagam, powiedzcie mi, że tu nie zaschnęło. O nie! Okej, okay, to wygląda. Widać, co ja z tym zrobiłam, bo tutaj takie pęknięte jest. Bo ja zapomniałam włożyć, ale dobra. I do tego ostatniego to ja już po prostu włożę wszystko, co gdziekolwiek tutaj jeszcze jest. Tutaj są takie. Z drugiej strony wygląda tak. No
więc grzybki są już gotowe. Wystarczyło jakieś 5 do 10 minut na powietrzu i już są. Co, ja ich nie rozwalę? O nie! Tak bardzo nie. Ten się rozwalił. Kolejny. O nie! Nie! Ten się urwał. O nie! Następny mi się urwał. Nie! Dobra, udało się. No dobra, jakoś tam wygląda. Ogólnie to pozdro, one są okropne i ten. Może powinnam je włożyć do lodówki, ale nieważne. Takie grzybki mi sobie wyszły. Zaraz spróbuję może tego. Jak widzicie, moje zdolności manualne nie są zbyt zaawansowane, ale ogólnie te grzyby są ok. Powiem wam, że ten zestaw jest ok, ale jest około 2 razy droższy od normalnego zestawu grzybków bez tego dorobienia, po prostu grzybki. I jest ich o wiele, wiele mniej. Jeżeli chodzi o grzybki normalne, to jest ich taka cała paczka mniej więcej taka. I tych grzybków tam trochę jest, że możecie sobie pochrupać trochę, a tutaj jest tych grzybków 8 i na więcej wam nie starczy czekolady, także ten, nie polecam. Fajnie się pobawić, ale to jest na raz. Drugi zestaw to jest to, nie wiem w ogóle co to jest. Dobra. Co tutaj mamy? O, tutaj mamy takie otwierane i zamykane panda i żyrafa, to są? To się otwiera? Nie. Tak. To się rozrywa. Panda, a! To jest taki zamykany pojemniczek, dwie części. Aha. Tutaj chyba jest dalej ta, to jest chyba coś taka czekolada. Nie, to jest coś. Takie dwie oto szybki. I jeszcze mamy takie patyki, a są patyki. Aha. Tutaj w środku jest guma jakaś, czy coś tam takiego. W zasadzie wygląda jak plastelina, ale jeżeli mam tutaj to włożyć do środka, to prawdopodobnie można to jeść. Guma żółta i guma różowa. Pachną całkiem przyjemnie. Najpierw trzeba ją tak trochę ocieplić. I teraz należy ją włożyć tutaj do tego takiego czegoś, do tego szablonu. Tak to wygląda. I teraz do przodu też trochę włożę. Do przodu włożę to tak, że pysk będzie różowy. I uszy też nie będą różowe, żeby się komponowały z tamtą stroną. O! Okej, okay. Dobra. Co mi tam? A teraz żyrafa. Żyraf będzie miała ten kręgosłup, co znam jest z tyłu, będzie różowy. Bo w sumie to czemu nie? Powiedzmy, że to tak wygląda. Teraz zapełnimy resztę żółtym. Okej, okay. I tutaj z przodu żyrafa będzie miała takie sobie oto łapki różowe. Żyrafa, aha, to jest tak naprawdę jeleń o długiej szyi. Jeżeli nie wiecie, to panda po chińsku to jest siumao, czyli niedźwiedź, kot. A żyrafa po chińsku to jest changjinglu, czyli jeleń o długiej szyi. Tak, takie śmieszne nazwy im dali. I teraz patyki. Tutaj muszę włożyć do końca. I czy to się da zamknąć, czy ja za dużo tego napakowałam? Mam gotowe takie oto dwa zwierzątka. Zwierzątka są gotowe i wyglądają w taki sposób. To jest jeleń o długiej szyi, czyli żyrafa, i tutaj jest niedźwiedź kot, czyli panda. Słodycze są już gotowe i mam tutaj te pandy. Grzybki zeżarłam już. Ale były dobre, naprawdę polecam. Ładnie pachną. Panda i żyrafa. Okej, zacznijmy od... Żyrafa się rozkleja. Zacznijmy od pandy. Panda. To jest taka typowa guma rozpuszczalna. Zdecydowanie gorszej jakości niż ta sprzedawana w Polsce Mamba. Okropne. Smakuje chemią, takie chemiaste jakieś. I do tego bierzesz to do buzi, już tego nie ma, bo już się rozpuściło. Obrzydnictwo. Niedobre, nie polecam. W zasadzie możecie wziąć sobie cukier i łyżką próbować. Smak będzie podobny. Okropne, nie polecam. Grzybki były spoko, guma była obrzydliwa, nie będę tego więcej jeść.
Dzięki, że byliście tutaj ze mną. Naprawdę fajnie mi się tym bawiło, ale ja już nie będę próbować tych gum. W zasadzie mogę się przyjść jeszcze raz, albo i więcej razy, do marketu z żarciem importowanym. Mogę znaleźć więcej ciekawych przekąsek, nie tylko z Chin, ale też z Korei, Japonii, czy co tam jeszcze jest dookoła. Także dajcie znać, czy wam się podobało. Jeżeli tak, to będzie więcej testów jedzenia, bo dawno już chyba nic nie było. Ostatni jest z lejsami tam gdzieś daleko, głęboko. Jeżeli film wam się podobał, możecie dać mi łapkę w górę, możecie mnie zasubować tutaj. Możecie też dać mi lajka na moim fanpage'u, który tutaj się wyświetli w tym miejscu. I możecie też napisać komentarz, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych vlogów, dotyczące Chin albo czegokolwiek, piszcie. I na razie.